Jesteśmy na Majorce, właśnie wyszliśmy do pokoju. Po 3 godzinach lotu i gdzieś tak godzinkę jeszcze autokarem lecieliśmy, jechaliśmy. Dlaczego tak mówisz, a mnie nie ma? Jeszcze nie wiemy, co gdzie jest, dopiero weszliśmy tutaj sobie. No, będziemy chcieli pokazać tą Majorkę, jak tutaj naprawdę jest. Takie dosyć znane miejsce. A oprócz Dzień tego. dobry, ja nie powiedziałam. A oprócz tego. No a nasz apartamentos jest taki troszkę stary. Tu takie mamy drzwi, klamki. Czekaj, wejdę pierwszy. Sfilmuję apartamentos, żeby potem już nie ten. Pokaż jaki telewizor, tylko nie pokazuj telewizora, Czy... bo nam każe płacić abonament. Taki telewizor mamy. No ale to w Watson. Watson. Pamiętacie jeszcze telewizory Watson? Ja pamiętam. No, dobra. A tu mamy kolejne okno. Mamy szafę, łóżeczko. Trzeba pozamykać to zaraz, bo nam tutaj się. Nie, to są takie te zamknięte, jakieś jak księdza na spowiedzi. Jest lustro, jest szelin. Jako, że jest to apartamentos, więc mamy lodówkę. Tu jest jakieś garnki w tych szafkach w standardzie. Możemy sobie gotować, jest kran. Co, Monia? Tu jest, to już Jest wszyscy wiedzą. telefon. Tak, już to wrzuciłem od razu. No i na pewno to, co najbardziej wszystkich interesuje. Czyli łazienka i kolejne miejsce do przypinania. Nie jest źle. No, więc jesteśmy w dwugwiazdkowym Pokaż hotelu. mojej stopy. Najtańszym, jaki nam się udało znaleźć. Jesteśmy na tydzień. Jest dużo sklepów. Jesteśmy w takiej miejscowości dosyć turystycznej. Podobno w tym tygodniu mają być jeszcze dni słoneczne, ale z kolei następny tydzień to już ma troszkę tutaj padać, więc trzeba korzystać jak najlepiej się da. Ja chciałam coś powiedzieć, że ja wcale nie jestem posiadana. Na tym osiedlu byśmy chcieli mieszkać, no ale to jeszcze mamy czas, żeby się dorobić. Może przed 90 nam się uda. A pokaż to stoisko, choć ja bym chciała, żebyś pokazał. To jest nawet niezły widok od razu przy okazji Proszę. na morze. Pokaż to stoisko. No to będziemy się cofać, a tam jest takie. Takie dwie panie tam siedzą i robią warkoczyki Jest piękne. bliżej, czekaj. Ja sobie zrobię te warkoczyki, jak będziemy wyjeżdżać. Tam jest takie stoisko i dwie dziewczyny tam robią takie warkoczyki, a potem może wam to pokażemy jeszcze raz. O Boż. Ten automat Zwracam. przynajmniej jest uczciwy. I wchodzi. O Boż. Nie jestem dobry w flipery. Ostatnio grałem na telefonie. Na chwilę pokażę, jak wygląda flipper. Co, co? Najpierw pokażę flipera, a potem ciebie. Weź, bo jedną piłkę mam tak, zaraz będzie po tej piłce, więc nagrywaj, bo to jest... Jedna piłka za euro? No. Kurna, to mogłeś powiedzieć, to ci nie dało. Przerąbałeś znowu kasę. Ale jak to jest możliwe? Ona tu wleciała sama, nie miałam na to wpływu. Ten automat na pewno mnie oszukał teraz, dlatego tak to się szybko skończyło. Weź mi sfilmuj z Nowym Jorkiem. Ale zdobyłem 1 000 000 punktów. Przerąbałeś 2 euro, jakieś 10 minut. Jesteśmy po naszym pierwszym śniadaniu. Muszę powiedzieć, że jestem w jedzeniowym raju. Zajebista kolacja, taka obiado kolacja wczoraj. Dzisiaj też takie śniadanie. A tu jest nasz hotel. Tutaj mamy też nagie ciała. Prostego paroba sobie wzięłam, rozpieszczonego, zasranego jedynaka, teraz ci włączyłem któremu nagrywanie. Za chwilę wpierdolę. Nagrywanie ci włączyłem, to wzięłaś i wyłączyłaś. No. Przestań machać, tak nie polecisz. Co za dziewczyna? Po tym śniadaniu na pewno nie polecisz. Jesteśmy zajarani, bo to jest taka cała aleja palm takich wysokich. A nam się strasznie podobają te palmy. No widać z tyłu je chyba. Jak nie widać, to zaraz filmuję jeszcze. Fajne mam palemki? Ja chciałam coś powiedzieć. No dawaj. Jestem w trakcie trudnych dni od wczoraj, denerwuję bardzo. Monika ma znowu trudne dni, tak jak mówiłem wcześniej. Ona ma cały czas trudne dni, albo... I już się ze 3 razy popłakałam, bo mnie zdenerwowało. Dziewczyny mają dobrze, bo żeby narzekać codziennie, to mogą mówić, że przecież są przed, albo są w trakcie, no albo są po. I to też cały czas są trudne dni. Trzeba się cieszyć palmami i nie słuchać tych głupot. Patrzcie. Pokaż, pokaż tam, to są
śliczne, takie malutkie. On mówiłaś, że duże są fajne. Ale one są duże. Czekaj, najpierw zrobimy tak. To lepiej je widzę. Zrobimy przegląd palm tutaj. Takie wielkie. Więc się bardzo zajaraliśmy. I nawet jeżeli dla kogoś palmy, to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale było też dużo tych. I woli lipy albo sosny. To my wolimy palmy i będziemy się cieszyć, że są palmy. Były kaktusy po drodze, a tu nie ma. I te są bardzo fajne. Bo w Grecji były tylko takie niskie, a tu są te wysokie. W Grecji były takie jak u nas kwiatki, można kupić takie do domu. Chciałam powiedzieć, że tutaj bardzo dużo ludzi jest bardzo wytatuowanych i bardzo mi się to podoba. Jak wrócę, to biorę z tego działa. Strasznie drogie są tutaj napoje, takie w sklepach nawet. Jest kola dwulitrowa. Kola dwulitrowa kosztuje 2,5 euro i to jest ponad 10 zł. A tak wyglądają uliczki tutaj na Majorce. Takie wąskie. No i zajebiste, co ja tutaj będę opowiadał, przecież widać. Ale jest naprawdę mega, więc się na razie bardzo cieszymy. A jest przecież pierwszy dzień dopiero, drugi. A tam za to jest takie, widać niebieską wodę, ona fajnie wygląda, tylko nie wiem, czy na aparacie, na filmie właściwie będzie to dobrze widać, bo to jest tam na końcu. O, jakiś pies. To w ogóle w porównaniu z tą Grecją, w której byliśmy w zeszłym roku, o, widać chyba, nie? Nie, nie widać, bo teraz straciłem jakość. Boże, co ja robię? W porównaniu z tą Grecją, to tutaj jest zdecydowanie więcej osób, zdecydowanie więcej się dzieje, bo tu ludzie normalnie pracują. I tam było tak, że no nic nie robili, tylko się opieprzali, więc nie wiem, z czego oni tam żyli. A tu jest normalne takie, no tak jak w Warszawie, no każdy pracuje, każdy coś tam sobie robi. O, elegancko, wsadza łeb w butelkę. Także jak jest gorąco, możecie robić takie patenty dla kotów. Jezu! Nie przesadzaj. No zobacz, jaka ładna woda, taka niebieściutka. Ja się jaram takimi rzeczami. Nie, to nie jaraj się. Co prawda są skały, a ja wolę jak jest piasek. To jest ścieżka rowerowa. Ale jest mega ta woda, idę zobaczyć. Teraz się pewnie właduję w jakieś coś, złamię nogę i resztę wyjazdu spędzę na wózku. Ale może tak źle nie będzie. Nie wiem, czy tutaj w tej przyrodzie jakieś węże są. Nic nie widzę, w co staje. Dobra, tu już są skałki, więc nie powinno być źle. Idziemy zobaczyć, tutaj jest bliska to. A to w ogóle wygląda jak jakiś by wulkan był, czy coś. Tu takie fajne mamy przyrody. Czad. Nie wiem, czemu mnie takie rzeczy jarają, ale mnie jarają, więc nagrywam. Dobra, idziemy do tej wody. Nie jest to proste. Dobra. Coraz bliżej. I zaczyna wiać wiatr, więc znowu nie będzie nic słychać. Wyjazdy w Polsce kosztują mniej więcej tyle samo co tutaj, tylko że tutaj przejedziecie sobie na tydzień, a tam sobie pojedziecie na 2 tygodnie. No tylko myślę, że lepiej ten czas wykorzystacie tutaj w ciągu tego tygodnia. Będziecie bardziej z tego zadowoleni, więcej tutaj będziecie mieli wrażeń z tego, niż jadąc na Mazury, gdzie macie cały czas ten sam las i jedyne co możecie zrobić tam, no to się nawalić. No właściwie w sumie, jeżeli jedziecie tylko po to, żeby się nawalić, to faktycznie może lepiej tam, gdzie jest taniej, ale jeżeli chcecie mieć jakieś wspomnienia z życia, czy jakieś wrażenia fajniejsze, no to zdecydowanie takie miejsce jest, myślę, idealne do tego. Co tam masz? Kupony do Burger Kinga Monika znalazła. Tutaj jest i McDonald's, i Burger King, i wszystkie jakieś tam Carrefoury. Giska widzieliśmy.